Witaj w roku 2001, to jest mój rok urodzenia! Pytałem was w filmie o 2000 na temat waszych preferencji. Czy mam poświęcić więcej czasu na montaż, czy na większą ilość treści? Podobnie jak w poprzednim roku, tutaj także postawiłem na popkulturę oraz internet, bo te dziedziny, nie ukrywam, interesują mnie najbardziej. No to co, witaj w roku 2001. Adam Małysz zdeklasował, rozgromił, znokautował, powalił, ośmieszył rywali i jest pierwszym Polakiem, ale który wygrał turniej. Ale była Małyszomania. Przecież to do 2010 chyba była, nie? Jakoś. Jezus, straszna. 6 stycznia to dzień znany jako Święto Trzech Króli, ale w 2001 roku w Polsce pojawił się nowy król, dokładniej król skoków narciarskich, czyli Adam Małysz. Tego dnia jego kariera wzniosła się na nowy poziom za sprawą zwycięstwa w turnieju czterech skoczni. No i co z tego można by pomyśleć? Skoki narciarskie nie były w Polsce jakąś niesamowicie popularną dyscypliną. Miały swoje przebłyski w latach 70. za sprawą Wojciecha Fortuny, ale w polskiej świadomości sport ten uchodził za ciekawostkę. Jednak weźmy pod uwagę fakt, że wtedy polski sport był w fatalnej kondycji. Euro 2000 odbyło się bez polskiej reprezentacji, Andrzej Gołota najlepsze czasy miał już za sobą, w innych dyscyplinach też próżno było szukać kogoś, kto pociągnie za... Co to kuźwa jest? Stadion w Wawie? Ale ładny. Sobą tłumy kibiców. Więc jak pojawił się taki Adam Małysz, czyli skromny dekarz z małego górskiego miasteczka, z którym każdy mógł się identyfikować, to spragniona sukcesów publiczność oszalała. Skoki narciarskie stały się wręcz drugim sportem narodowym, który nie musiał ulegać piłce Adam nożnej Małysz z racji był kuźwa dekarzem? Co ty dajesz? Odmienne pory roku, w jakich są te sporty rozgrywane. Zresztą wystarczy spojrzeć na wyniki oglądalności z czasów największej fali popularności Orła z Wisły. Tłumy gromadziły się jednak nie tylko przed telewizorami, ale i na skoczniach narciarskich, czego najsłynniejszym przykładem było legendarne 100 tysięcy kibiców w Zakopanem, na nieprzystosowanej do tak dużej ilości wielkiej krokwi. Samo wydarzenie okryło się także skandalem, gdy to część kibiców z biletami nie została wpuszczona na obiekt, a jednocześnie pasażerowie na gapę oraz osoby z fałszywymi biletami mogły cieszyć się obecnością na trybunach. Ale nie oszukujmy się. Powiedzmy to wprost. W dużej części widzowie skoków narciarskich... Co ci ludzie widzą w tych skokach, to ja do dzisiaj nie wiem. Znaczy ja powiem tak, ogląda się w telewizji je fajnie, ale w życiu bym nie poszedł na żywo tego oglądać, absolutnie. Jedyny sport, który bym realnie mógł pooglądać na żywo, tak szczerze, to chyba jest koszykówka i tenis. Czego przykładem może być słynne zawołaj mnie jak Małysz będzie skakał, co pokazywało, że reszta zawodów niezbyt ich interesowała. Zawołaj mnie jak Małysz będzie skakał. Ojciec zawsze po prostu szedł robić obiad i mówił, przed top dziesiątką mi krzyknij. Możecie to skojarzyć z sezonowymi fanami siatkówki, piłki ręcznej, tenisa, biegów narciarskich lub jakiegokolwiek sportu, w którym Polak odnosi sukcesy. Nie, żebym to jakoś krytykował, przecież nie każdy musi być wielkim fanem sportu i może go po prostu postrzegać jako dla element patriotyzmu. Dla mnie oglądanie sportu nigdy nie było jakimś wielkim fanem, ale było fajnym tłem do rozmów po prostu z rodzicami, o tak powiem. Się siedziało, wiesz, na kanapie razem i gadało. Materiałów o Małyszu w kontekście wyników, osiągnięć i analizy kariery jest mnóstwo, więc ja skupię się na tym, co lubię najbardziej, czyli na popkulturowych ciekawostkach. Zacznijmy od reklam, tych z Małyszem było mnóstwo. Reklamę z Nokią 3310 znacie z mojego poprzedniego filmu, ale warto przystanąć na chwilę przy daniu w 5 minut, czyli takim odpowiedniku gorącego kubka. Nie chodzi mi jednak o zupkę, a o bułkę z bananem wspomnianą w reklamie. Stała się ona dla Małysza tym samym, czym się stała kremówka dla Jana Pawła II, a przekąska była niejako legendą miejską, bo początkowo nie wiadomo, czy faktycznie Małysz się tak odżywia, czy to jest to tylko jakaś plotka, a także doszukiwano się w tych składnikach jakichś tajemniczych substancji, które mają wpływać na formę Małysza i debatowano, czy rzeczywiście jego dieta jest aż tak restrykcyjna, że może spożywać tylko bułki i banany. Rzeczywistość okazała się dość prozaiczna. Podczas zawodów, które ciągnęły się przez wiele godzin z powodu złych warunków pogodowych, Małysz zrobił się głodny, ale w cateringu dla skoczków były wyłącznie ciężkie potrawy, które mogłyby źle wpłynąć na jego formę. Jedynymi rzeczami, które nie obciążyłyby żołądka Orła z Wisły były... Ale głupę zrobił, bo zobacz, na przykład jeżeli je jakieś jedzenie, które waży trochę gram, no to już jest większy ciężar i mógł te pół metra dalej skoczyć, gdyby nie zjadł. No... banany i bułki, więc z braku lepszego wyboru zjadł je, aby zniwelować głód. Tak, to tyle, nie stoi za tym jakieś tajemnicze odkrycie dietetyków sportowych. Reszta reklam z czasów Małyszomania stała się dość... Czekaj, czy ja dobrze dość... rozumiem, że jeżeli skoczek byłby w miarę dobry... Dobra, i załóżmy, że mamy dwóch skoczków na tym samym poziomie umiejętności, albo na zbliżonym, o tak bym to określił. Jeden waży 60 kg, drugi 40, to ten, co waży 40, poleci dalej? No w sumie tak, nie? Memiczna z racji na, nie oszukujmy się, niskie zdolności aktorskie Adama Małysza. Fantastycznie spisała się jednak reklama Red Bulla, która tak mocno się przykleiła do Małysza, że stała się jego elementem charakterystycznym, praktycznie na równi ze słynnymi wąsami. Nic z tym dziwnego, bo z rogiem Red Bulla na głowie Małysz chodzi aż do dziś, nawet uwieczniono je na rzeźbie z białej czekolady. Do sporych kontrowersji i problemów prawnych doszło w 2002 roku, gdy w Czechach zaczęto produkować wódkę o nazwie Małyszówka, bez żadnych zezwoleń
zezwoleń na używanie wizerunku polskiego skoczka. Oj. Polski Związek Narciarski był tym faktem delikatnie mówiąc wściekły. To jest obrzydliwe i marki to do dzisiaj robią. Nieraz po prostu wstawiają kogoś, bo myślą, że nie, się nie szczai na przykład. To jest głupie strasznie. I po szybkiej reakcji wódka z Małyszem zniknęła z czeskich sklepów. Małyszem promowała się także Poczta Polska, która jako sponsor PZN-u wypuściła serię niesamowicie wówczas popularnych znaczków pocztowych z Adamem Małyszem. Małyszomania odbija się także bardzo mocno na grach o tematyce skoków narciarskich, takich jak Deluxe Ski Jump 2 oraz Skoki Narciarskie 2002 z legendarną planszą tytułową opatrzoną głosem. Nie, no dobra, bez przesady. Jak ktoś grał w skoki narciarskie i mu się podobała gierka, to już naprawdę musiał być ultrafanem, bo one nawet w telewizji były lekko nudnawe. To inaczej Adama Małysza. Skoki Narciarskie 2002. Serdecznie zapraszam, Adam Małysz. Ilość gadżetów, nawiązań w popkulturze, filmów, książek, spotkań z celebrytami i wydarzeń poświęconych Małyszowi jest tak dużo, że o Małyszomanie spokojnie dałoby się zrobić osobny, bardzo długi film. Jeśli wyrazicie zainteresowanie takim pomysłem, to podejmę się zrobienia osobnego filmu o Adamie Małyszu, bo im głębiej badam jego postać, tym więcej odkrywam ciekawych informacji, które chciałbym... Wydaje mi się, że na tamten moment nikt się nie spodziewał, że kiedykolwiek będzie większy Polak sportowo. Wiesz, ludzie się nie spodziewali, że Lewandowski tak wystrzeli i dla nich to było takie niesamowite, że mamy chociaż tego jednego Polaka, który coś osiąga na świecie. Mam tu przekazać, ale ich ilość pochłonęłaby zbyt wiele czasu, a mamy przecież jeszcze 9 innych tematów. No i kurde, teraz Iga przecież, no, żeby nie było, no. Iga to nawet chyba... Kurde, ja nie wiem, czy Iga nie jest większym fenomenem od Roberta w zasadzie. Chociaż Robert po prostu już jego świetlane lata przeminęły, to wydaje mi się, że w piku porównywalny. A, no Pudzian jeszcze był, ta. Ale Pudzian to no błagam. 15 stycznia powstała Wikipedia, najpopularniejsza encyklopedia internetowa, która do dziś jest jedną z najważniejszych stron w globalnej sieci. Nie była to pierwsza inicjatywa tego typu. Pamiętacie to, jak zawsze jak ktoś dawał źródło Wikipedia gdziekolwiek w szkole, czy to podstawowej, czy gimnazjum, to się nauczyciele pultali, że każdy może coś tam napisać i że to zawsze jest nieprawda i nie należy temu wierzyć, że tylko książki to prawdziwa wiedza. Jezu. A na Wikipedii przecież większość rzeczy jest sprawdzona. Bo już wcześniej istniała Nupedia. Ta jednak była projektem zamkniętym na swobodę edycji i każda zmiana musiała przejść przez hermetyczną grupę ekspertów w danej dziedzinie, przez co miała ona bardzo mało artykułów, a tempo zmian było niezwykle powolne. Wikipedia, jaką obecnie znamy, dorobiła się ponad 300 wersji językowych, obejmując także dialekty lokalne i języki uznawane za wymierające. Jeśli w pracy na uniwerku nie możesz podawać jako źródło, no ta, ale umówmy się, ile ludzi pewnie napisało pracę w ten sposób, że znalazło coś w Wikipedii, a potem po prostu spróbowało to podpiąć pod inny artykuł, żeby było mądrze. Chodzi o polską wersję językową, to ta powstała 26 września tego samego roku, pierwotnie jako odrębny projekt pod nazwą Polska Wolna Encyklopedia Sieciowa, a w styczniu 2002 włączona została w kanon międzynarodowy. Ja sam tak robiłem z olimpiadą filozoficzną. Wikipedia stała się jej oficjalną częścią. Swoją ogromną popularność Wikipedia zawdzięcza głównie tym, że każdy może w niej tworzyć własny artykuł lub edytować już istniejące, co stanowi zarówno olbrzymią zaletę, jak i wadę. Obecnie dzięki lepszemu systemowi moderacji jakoś się to trzyma, ale dawniej Wikipedia często była postrzegana jako pełna fake newsów, głupot, a stwierdzenie, że ktoś czerpie wiedzę z Wikipedii, no chodziło za pewnego rodzaju obrazę. Ta. Działania tego typu nazywane są wandalizmami, najczęściej dokonywały ich dzieci wypisujące zmyślone historyjki, ale bywały także bardziej wyrafinowane przykłady trollingu, jak strona o Henryku Batucie, czyli nieistniejącej postaci, której imieniem rzekomo nazwano ulicę w Warszawie. Dopiero po 2 latach moderatorzy zauważyli ten błąd, ale temat zdążyły podchwycić media, dokładając tym samym kolejną cegiełkę do nieufności wobec wiarygodności tekstu na Wikipedii. Nie wiem, czy wiecie, ale ten, on jeszcze miał brata, się nazywał Batata i od niego ziemniaki powstały. Pedi. To najpowszechniejszy, ale nie jedyny powód krytyki Wikipedii, na której co ciekawe widnieje bardzo długi artykuł opisujący listę zarzutów wobec cioci Wikipedii. Tak, cioci Wikipedii, bo w latach 2000 popularnym memem było nazywanie Wikipedii ciocią, której mężem był wujek Google. Taki trochę humor. Nie, no wujka Google'a to kojarzę, ale cioci Wikipedii to nigdy nie słyszałem. Hollywood. Olbrzymia popularność oryginalnej Wikipedii zaowocowała tak zwanymi fandomami, czyli stronami opartymi na kodzie Wikipedii, ograniczającymi się do konkretnej dziedziny, często bardzo niszowej, stanowiąc tym samym nieraz jedyne źródło informacji. A to do dzisiaj te stronki dobrze funkcjonują chyba, te fandomowe. Temat. Z polskich stron tego typu najpopularniejszą stała się Nonsensopedia, czyli parodia Wikipedii z artykułami opisywanymi w stereotypowy sposób. Jej szczyt popularności... Na przykład jak szukasz info na temat jakiejś takiej gry, albo nie wiem, akurat jakiegoś takiego, jakiejś kreskówy, którą oglądasz czy coś, anime nawet, nie wiem, whatever, no to łatwo coś na łatwo znaleźć wiki fandomowe. Miejsce kilkanaście lat temu, przez co stanowi ona obecnie kapsułę czasu pozwalającą zapoznać się z ówczesnym poczuciem humoru. Zresztą oryginalna wiki także posiada element humorystyczny na podstronie o nazwie nietypowej
topowe artykuły. Mimo że Wikipedia jest encyklopedią internetową, tak w pierwszych latach jej istnienia wielu użytkowników z racji braku dostępu do internetu przeglądało ją w wersji offline za pomocą płyt z zapisami artykułów dołączanych do czasopism typu Komputer Świat. O kurwa, Helion! To wydawnictwo, pamiętam, robiło część książek, których używają chyba. Albo jakieś testy próbne? Było coś takiego. Komputer Świat. Wikipedia nie jest jedynie encyklopedią. To także m.in. duża biblioteka książek, treści audiowizualnych, pewnego rodzaju portal podróżniczy oraz strona informacyjna, która w swoim zamierzeniu ma kłaść nacisk na to, aby zamieszczane w niej informacje były jak najbardziej neutralne. Istnieje także pewna specyficzna zabawa na Wikipedii, polegająca na wylosowaniu strony i dotarciu z niej do artykułu o Hitlerze za pomocą trzech odnośników. Ej, speedruny Wikipedii są zarąbiste, tak ogólnie. Naprawdę fajna rzecz. Natomiast nigdy nie kliknąłem menu na Wikipedii. Nigdy. Co zazwyczaj udaje się zrealizować. Wydawałoby się, że edytorzy Wikipedii nie stanowią społeczności, a raczej grupę losowych internautów, którzy dodają sobie artykuły w domowym zaciszu. Jednak to nieprawda, bo na całym świecie istnieją społeczności edytorów organizujących zloty i nawiązujących między sobą znajomości w prawdziwym świecie. Najważniejszym zlotem jest Wikimania, odbywająca się w różnych częściach świata i jeśli jesteście zainteresowani, to tak się składa, że w sierpniu tego roku... I chcesz mi powiedzieć, że są ludzie, którzy po prostu siedzą i sprawdzają, czy wszystko jest legitne na Wikipedii, tak? Będzie się ona w Katowicach i może uda wam się załapać na limitowane puzzle 3D w kształcie loga Wikipedii. Dzięki tym puzzlom można się przekonać, że... I to są pewnie ludzie, którzy... gdy poszli do... Oni powinni mieć bana na 1 z 10, bo by cały czas wygrywali. Ale logo posiada kilka stron, a to co widzimy na co dzień to tylko jedna I z nich. I co źle? Czy ja coś powiedziałem? Nie, no ja podziwiam. Jakbyście chcieli zobaczyć takie logo na żywo, to w Słubicach istnieje pomnik Wikipedii, który swoją drogą był pierwszym na świecie poświęconym tej stronie. Big Brother. Nie oglądałem. Skipnęło mnie to. Wprawdzie Big Brother zadebiutował w Holandii kilka lat wcześniej, lecz 13 będzie interesowała polska wersja, której pierwszy sezon i zarazem ten najbardziej kultowy pojawił się na ekranach właśnie w 2001. Czy to nie był serial opierający, znaczy program opierający się tak naprawdę na jednej dogłębnej inwigilacji i tyle? No w sumie tak. Programu myślę, że zna każdy, a jeśli nie załapaliście się na Big Brothera, to mogliście poznać zasady w wysokim... Ej, ale Total Drama Island było dowalone, to trzeba przyznać. ...totalnej porażki, będącej genialną parodią Wielkiego Brata. Tylko właśnie przez to, że było parodią, było spoko. 15 osób wybranych w drodze castingu spędza czas w domu pełnym kamer, odizolowanym od świata zewnętrznego. Nie na szkolnej, a w podwarszawskim Sękocinie. Swoją drogą ten legendarny dom po latach nie wygląda... Widziałem jakiś exploring tego domu na jakimś kanale gościa, co po urbexach łazi. Śmieszna sprawa, że ten dom w ogóle stoi opuszczony, rozwalony. ...byt dobrze i podobno jego właściciel utracił go z powodu długów na rzecz komornika. Ale do tego, co się działo w Sękocinie, wrócę niedługo. Premiera Szkoda Wielkiego domu. Brata budziła Ładny. Sensację już od samego początku, bo format, mimo że był w Polsce nowy, tak dużo już o nim słyszano, głównie za sprawą artykułów na temat zagranicznych jego wersji. Według nich program był niesamowicie kontrowersyjny, wulgarny, skandaliczny i łamiący granice podstawowej prywatności. Mi się wydaje, że overall to, co tam się działo, nie było pewnie tak złe jak to, co było w tej nowszej edycji Big Brothera, bo im idziesz dalej w czas, to jasne, poprawność polityczna jest wyższa, ale i stężenie kretynizmu w mózgach ludzi jest jeszcze większe. Nic więc dziwnego, że mimo dużej krytyki ze strony wielu osób, i tak miliony ludzi zasiadały co tydzień przed włączonym TVN-em, aby śledzić losy uczestników wykonujących kolejne zadania. Im dalej, jednak tym bardziej nie... ludzie chcą coś Ta, to też prawda, że to, wiesz, już węższysz popularność, to trochę inny mindset ludzie mieli kiedyś w programie, a teraz... Same zadania były najważniejsze, a czynnik psychologiczny. Sercem programu były bowiem nominacje, czyli głosowanie uczestników na osoby, które ich zdaniem powinny zostać wyeliminowane w najbliższym odcinku. To jednak nie było ostatecznym wyrokiem, bo nominowanych mogli ratować widzowie za pomocą głosowania SMS-owego, które było ogromnym źródłem dochodu dla producentów z racji na wysokie ceny za SMS-a. Obecnie takie głosowania występują w każdym programie typu Talent Show, ale warto pamiętać, że to właśnie pierwsza edycja Big Brothera była pionierem takich głosowań w naszym kraju. Jeśli pamiętacie Big Brothera, to muszę wam coś uświadomić. To było 23 lata temu, więc uczestnicy zbliżają się już do 50 albo nawet ją przekroczyli, więc sprawdźmy, co się z nimi działo po latach. Chyba bez zaskoczenia dla was powiem, że większość z nich została bardzo szybko zapomniana i tylko kilku z nich odniosło jakieś sukcesy. Sebastian Florek został posłem z ramienia SLD po wyborach 2001. Piotr Lato znalazł się w muzyce i zaliczył występy w Idolu oraz Voice of Poland. Grzegorz Mielec wyjechał do Brazylii, gdzie zajmuje się promowaniem polskiej kultury. Piotr Gulczyński, znany pod pseudonimem Gulczas, wystąpił w kilku gównianych filmach uznawanych za klasyki w kategorii gniotów i w jednym z takich filmów może pochwalić się własnym pseudonimem w jego tytule. I mam tu oczywiście na myśli film pod tytułem Gulczas, a jak myślisz? Gulczyński był najpopularniejszym uczestnikiem, pomimo że odpadł już w połowie edycji,
Wydał także książkę pisającą kulisy programu i pojawił się kilka lat później w Big Brother VIP, ale jego sława już dawno przeminęła i dziś stanowią ciekawostkę z dawnych czasów. Niemniej popularny był też Klaudiusz Sefkowicz, który kilkanaście lat temu był jednym z najpopularniejszych memów ze sprawą kiczowatych reklam w telezakupach, będących obiektem przeróbek w stylu YouTube Pup. Jeśli chodzi o finową trójkę, to Manuela Michalak i Małgorzata Majer zaliczały po programie występy w kilku pomniejszych formatach TVN-u, jednak nie utrzymały się w telewizji zbyt długo i poszły w swoim kierunku, pojawiając się obecnie w mediach bardzo sporadycznie. Dobra, umówmy się, Big Brother to był taki program, w przeciwieństwie do Talent Show, które pokazują jakąś twoją zaletę, to Big Brother pokazywał, jakim jesteś kretynem przede wszystkim, więc ciężko było potem być kimś. Głównie w wywiadach, gdzie wspominają dawne czasy. Zwycięzca, czyli Janusz Dzięcioł, podobnie jak Sebastian Florek, poszedł w politykę. Najpierw samorządową w Grudziądzu, a potem ogólnopolską. Bo wiesz, na przykład w Talent Show to nawet nie trzeba było wygrywać. Nie wiem, miałeś Dawida Podsiadło, on chyba nie wygrał X-Faktora, a wystarczyło, nie? Platformy Obywatelskiej, żeby się pokazać. W latach 2007-2015. Niestety zmarł w 2019 w wypadku, gdy to przez brak ostrożności wjechał samochodem pod pociąg. Skoro uczestników już omówiłem, to wróćmy do Sękocina. Ta niczym nie wyróżniająca się podwarszawska wieś stała się na kilka miesięcy istną atrakcją turystyczną, z czego chętnie korzystali lokalni. Trzeba być naprawdę konkretnie nieuważnym, żeby wjechać pod pociąg. Ale to tylko moje spostrzeżenie. Oferując parkingi, noclegi i budki z jedzeniem dla widzów, którzy przybywali z całej Polski na tak zwany ring. Było to najważniejsze show omawiające wydarzenia, podczas którego rozstrzygały się wyniki eliminacji. Atmosfera panująca co tydzień w Sękocinie przypominała huczne wydarzenie z udziałem gwiazd największego formatu, a przecież byli to po prostu zwykli ludzie z castingu, których życie transmitowano w telewizji. Jak chcecie lepiej poznać Big Brothera z lokalnej perspektywy, to polecam obszerny artykuł Big Cyrk pod Sękocinem. Tak ogromna popularność Big Brothera, która w finale zebrała przed telewizorami aż 10 milionów widzów, została uwieńczona olbrzymią ilością gadżetów, reklam z udziałem uczestników, pchaniem ich na listy wyborcze, jak wspominam, udało się w dwóch przypadkach, oraz wieloma zazwyczaj nieudanymi próbami wykorzystywania ich popularności w telewizyjnych produkcjach. Dlaczego były one nieudane? Wydaje mi się, że właśnie z tego powodu, że byli oni zwykłymi Kowalskimi. Mało kto nadaje się na aktora, pisarza, gospodarza programu telewizyjnego czy uzdolnionego muzyka. Niska szansa długotrwałego sukcesu nie zraziła jednak chętnych na występ w Big Brotherze, więc na castingi do kolejnych sezonów zgłaszały się kolejne tysiące osób, żadnych słabych. Wzięlibyście udział w Big Brotherze? Ja bym się wstydził. Po prostu przygody. Jednak wraz z kolejnymi sezonami zainteresowanie widzów zaczęło spadać, nie tylko z powodu nudzenia się formatem, ale i ze sprawą licznych w sensie, Big Brother. Niektórzy mają, mam wrażenie, że jakbym zadał to pytanie 10 lat temu, to dużo ludzi by miało takie tak, super i tak dalej. Ale szczerze, w tych czasach myślę, że coraz więcej ludzi się orientuje, jak taka pseudopopularność z jakiegoś programu jest bardziej szkodliwa niż pomocna. W wykonaniu innych kanałów. Przez to po trzech sezonach postanowiono przerwać produkcję Big Brothera. Potem próbowano go wskrzesić w 2007 na antenie TV4, co tylko pokazuje upadek serii, która z głównego kanału TVN trafiła na drugorzędną stację. Czwarty sezon został zapamiętany w sumie jedynie przez Jolę Rutowicz, która stała się bohaterką memów, na których ukazywano ją jako tępą laskę z końskim ryjem, i po desperackim ruchu w postaci sezonu piątego, który miał przyciągnąć uwagę obecności celebrytów, porzucono format na kolejne 11 lat. Wtedy w 2019 wrócono na TVN7, czyli mało istotną odnogę głównego TVN-u, i wszyscy zadawali sobie pytanie, ale po co Big Brother w 2019? Miłośnicy kontrowersji mieli o wiele mocniejsze pod tym względem patostreamy, a ci co... Wojtek Gola zaczynam w Warsaw Shore'a teraz, co? No i podałeś tak zwany argument przypadkowy. To znaczy jeden przypadek. Woleli bardziej ułożony content, także mieli do dyspozycji masę wszelkich domów ekip na YouTubie. Nic więc dziwnego, a teraz że te dwie najnowsze edycje gry za milion bez żadnego echa i zostały momentalnie zapomniane. Płomienne zorze! O! Budzą mnie ze snu! Obecnie blogi są poboczną częścią internetu i stały się głównie domeną specjalistów w danej dziedzinie publikujących swoją wiedzę, często bardzo niszową. To tam można znaleźć informacje na tematy, o których na próżno szukać czegokolwiek na innych serwisach. Po drugiej stronie barykady mieliśmy blogi śmieciowe, pisane przez znudzone dzieciaki, jakieś fanfiki najczęściej ze świata Harry'ego Pottera, albo trollingi w stylu legendarnej Emo Martynki. I ku wielkiej rozpaczy części internautów, strona blog.pl w 2018 została bezpowrotnie zamknięta, no była taka strona, a co za tym faktycznie idzie, zniknęła wraz z nią olbrzymia biblioteka pełna niedostępnych. Ej, kurde, pamiętacie te czasy, gdzie się wchodziło na jakieś forum MMORPG, jak się zaczynało gaming, jak miało się 10 lat, jakoś wiesz, 2010-2011 rok, tam jakieś fora RPGowe, taverna.pl, jakieś takie kurna akcje, i czytałeś sobie na temat gier, dowalone sprawy. Gdzie indziej informacji.
Błagam, niech Chomikuj nie podzieli tego losu, bo zatem pójdzie dramatyczny wzrost ilości Lost Media. Serwis powstały 15 marca 2001 roku, był może nie pierwszy w ogóle, ale na pewno pierwszy zdobywający popularność w Polsce stroną do tworzenia blogów, dzięki czemu mógł sobie zaklepać tak wygodny i łatwy do zapamiętania adres. Zdobył on popularność pomimo faktu, że pierwotnie był on płatny pod postacią abonamentu za 10 zł miesięcznie, a jak już wspominałem w swoich filmach, kiedyś podejście do płacenia za usługi internetowe wyglądało zupełnie inaczej. Zresztą ja przypominam, że był kiedyś YouTube, który nazywał się Kamil Szajcht. To był jeden z pierwszych streamerów w Polsce właściwie, bo on to był gość, który się znał na technologiach, na komputerach i on ogólnie lubił sobie coś tam ponagrywać i odpalał też streamki i w pewnym momencie wpadł na pomysł, że w sumie uruchomi sobie taką zbiórkę i odpalił zbiórkę na komputer dla niego, żeby mógł robić lepszy content. Ludzie go po prostu tak zeszmacili, że chłop zniknął z internetu, bo nie rozumieli, jakim prawem on w ogóle może pytać o to, czy ktoś mu da kasę w internecie za to, co on robi, jak to jest tylko hobbystyczne i te. Wiesz, totalnie go zniszczyli. Przykre. A teraz wiesz, wchodzisz sobie na Twiska i z automatu zostawiasz Prime'ika na przykład, jak ci się podoba streamer, nie? Zobacz, jak to w ogóle się zmieniło. Dobrze obrazuje to zapis z 2001, na którym widać, że zrzutka na serwery zdobyła zaledwie kilkaset złotych, a sam admin musiał w sekcji aktualności zamieszczać notkę o poszukiwaniu pracy. Zobaczcie, jaka to jest obecnie kapsuła czasu. Niejaka Nikusia pisała to 23 lata temu i skoro martwi się we wpisach o pójście chłopaka do wojska, to znaczy, że mieli wtedy jakieś 19-20 lat, więc obecnie zbliżają się do 45. Swoją drogą ciekawe, czy są nadal razem. Taka forma wirtualnego pamiętnika często owocowała bardzo depresyjnymi blogami, na których twórcy otwarcie, lecz anonimowo opisywali swoje życiowe dramaty. To, co w blog.pl było najwspanialsze, to niemalże nieograniczona możliwość edytowania swojej strony za pomocą HTML. W praktyce oznaczało to, że mogliśmy puścić wodze fantazji, umieszczając na naszym blogu wszelkie gify, okienka, elementy flashowe, specjalne kursory, Jezus, animowane tła i wiele, wiele więcej. No, Jeff the Killer. Tak, miecz obosieczny, gdyż z jednej strony wyobraźnia pozwalała na naprawdę wiele, a z drugiej w niektórych głowach granica wyobraźni była postawiona zdecydowanie za daleko, wojcując blogami tak chaotycznymi i przeładowanymi wszelkimi widgetami, że ich czytanie w najlepszym wypadku powodowało bóle głowy, a w bardziej hardkorowych przypadkach niektóre blogi potrafiły zawieszać słabsze komputery. Niechaj w komentarzach zgłoszą się ci, którzy za dzieciaka tak jak ja korzystali ze strony HTML dla zielonych, by zaprojektować swoją stronę, ładując do niej każdy gadżet. Nie, ja miałem takie ten... Ja pamiętam, że pierwszy raz miałem taką myśl, żeby zrobić stronę w stylu CD Action, tyle że online. Kurwa, byłem wtedy dzieciakiem, który myślał ponadczasowo, bo oni siedzieli w gazetach, a ja chciałem w internecie robić bloga o grach. Chciałem takiego ludologicznego bloga założyć, jak miałem 14-15 lat i pamiętam, że była taka strona wix.com, to był taki typowy kreator stron internetowych z dupy i próbowałem coś tam stworzyć. I nawet znajomego ten w gimnazjum zachęcałem do tego, żebyśmy razem pisali teksty o grach. I mieliśmy nawet takie kalendarium nadchodzących premier i w ogóle... Fajne to było. Trafił w internecie. Ostatecznie nawet tej strony nie opublikowaliśmy. Projekt umarł przy planowaniu. Trochę tego barwnego internetu. Obecnie wszystko jest w jednym szablonie z minimalną możliwością własnej edycji. Warto wspomnieć, że blogi były w latach 2000 jedną z pierwszych możliwości zarabiania pieniędzy. Portale społecznościowe YouTube nie płaciły za wyświetlenia, a pojęcie influencerów było nieznane w obecnej formie i poza paroma osobami, którym udało się zostać tak zwanym fenomenem internetowym, ciężko było cokolwiek zarobić na internetowej działalności. Natomiast na blogach dało się zarobić jakieś grosze na banerach, czyli grafikach reklamowych stawianych do kodu strony i nie były to wtedy reklamy korporacyjnych gigantów, a jakichś małych biznesów powiązanych z tematyką bloga, na przykład jakiegoś sklepu z częściami do samochodów na blogu motoryzacyjnym. Jakbym miał wskazać, który bloger jako pierwszy odniósł duży sukces, to chyba bym wskazał na Kominka, który zakładając swoją stronę w 2005 szybko stał się bardzo popularny za sprawą swoich kontrowersyjnych wpisów o bieżącej sytuacji w kraju. Wprawdzie założył swoją stronę nie na blog.pl, a na blogs.pl, ale mi w tym temacie chodziło głównie nie tylko o stronę blog.pl samą w sobie, a o początek całej ery blogowania, którą ten portal zainicjował. Jeśli chodzi o blog.pl, to w 2007 jego popularność wzrosła jeszcze mocniej za sprawą wchłonięcia przez Onet i wzbogacenia portalu o forum, na którym blogerzy mogli dyskutować ze sobą oraz ze swoimi czytelnikami. Nie bez znaczenia było także zniesienie opłaty za prowadzenie bloga, co było niejako wymuszone za sprawą rosnącej konkurencji, która oferowała darmowe zakładanie swojego pamiętnika. Wydawałoby się, że blog.pl będzie już tylko rósł, jednak stało się z nim to samo, co z innymi legendami starego internetu. Od 2011 zaczęto wielką modyfikację strony, włączając do niej blogi z innych odłamów Onetu, zmieniono styl na znany do dziś WordPress, niszcząc tym samym dawny układ oraz funkcje, a nowa strona była nieintuicyjna, chaotyczna, przeładowana promowanymi treściami i clickbaitami. To jest ta pogoń za nowoczesnością, niestety. To jest to.
słowem została opanowana przez typowy korpomodel. Spowodowało to odpływ blogerów i czytelników do konkurencyjnych portali, przyspieszając tym samym upadek blog.pl, jednak warto zadać sobie pytanie, czy gdyby tych zmian nie wprowadzono, to czy blog.pl by nadal świetnie prosperował? Prawdę mówiąc, wątpię w to, bo nadciągająca era centralizacji internetu wokół kilku światowych portali i tak by wykosiła tradycyjne blogi, tylko nieco przedłużając śmierć blog.pl. Noc zapadła już. Kurnik, o stary, tak! Kalambury na kurniku. 15 marca przeskakujemy do 15 czerwca, gdy powstał kurnik.pl. Strona z, nazwijmy to, tradycyjnymi grami, która istnieje do dzisiaj w niemal niezmienionej formie. Użyłem określenia tradycyjnych gier, bo na kurniku można znaleźć głównie klasyczne gry karciane, jak 1000, Macao albo Brycz, oraz planszowe, jak szachy i chińczyk. Z nieco nowszych pozycji można wymienić szkrable, zmienione w 2002 z powodu praw autorskich na literaki. Są to rzecz jasna lekko zmodyfikowane skrable, mające do dziś w nazwie archaiczną emotkę z noskiem. Hasła w literakach oparte są o słownik języka polskiego, co często owocowało naprawdę dziwnymi wyrazami akceptowanymi przez system, jednocześnie nieraz odrzucanymi popularnymi słowami, bo nie było ich w bazie słownika. Drugą taką nowszą grą jest Monopol, czyli któż by się spodziewał, Monopoli, gdzie kiedyś zamiast miast lub ulic znajdowały się strony internetowe, lecz od wielu lat są zastąpione bezdusznymi polami z numerem, najpewniej także była to jakaś kwestia praw autorskich. Wtedy gra się nazywała Netopoli w nawiązaniu do tych stron i... Monopoly jest jedną z najfajniejszych gier, jakie kiedykolwiek powstały, jeżeli chodzi o takie proste, fajne gry. O ile w polskiej wersji nazwy zmieniono, tak na anglojęzycznej wersji nadal widnieje Netopoli. A no właśnie, bo kurnik istnieje także w międzynarodowej wersji jako playok.com, jednak poza nieco zmienioną listą gier, styl i zasady strony są niezmienione. Te dwie gry plus kalambury były nieodłącznym elementem informatyki w podstawówce, przynajmniej u mnie. A skoro mowa o kalamburach, to spotkać w nich można było cztery typy graczy. Ci najbardziej leniwi pisali po prostu hasło z brakującymi literkami, robiąc tego coś w stylu koła fortuny. Druga grupa rysowała koślawe obrazki, z których ciężko byłoby wnioskować, jakie hasło autor ma na myśli. Trzecią grupą byli kurnikowi artyści rysujący piękne, lecz ulotne grafiki, a czwartą byli zwykli trolle, którzy rysowali kutasy albo obrazki kompletnie niezwiązane z tematem. Trollów było bowiem na kurniku mnóstwo. Wyzywali każdego na podkanego... Szczerze, ja nie rozumiałem fenomenu rysowania kutasów w zeszytach czy gdzieś, jak wychodziłeś do toalety. Nie wiem, beznadziejne to było. Gracze ustawiali godzinne limity czasowe, nie wykonując ruchu, by denerwować przeciwnika długim oczekiwaniem, lub nabijali sobie rankingi grając. Giera jest, wychodzi za 3 minuty. Madhouse Madness, Streamer's Fate, horror o streamerze. Dobra, po tym filmie w to zagram. Ze swoim drugim kontem, albo korzystając z botów. A botów było mnóstwo, jak grzyby po deszczu zaczęły wyrastać programy podpowiadające ruchy lub całkowicie wyręczające gracza w zmaganiach. I wprawdzie miał im zapobiegać system tak zwanego migania, czyli oznaczania pseudonimu na szaro w momencie wychodzenia poza okienko kurnika, ale i na to były sposoby. Wspominałem o wysokich limitach czasowych, lecz zmorą stały się także te wyjątkowo niskie, gdyż masa graczy ustawiała minimum czasu i klikali jak najszybciej w byle co, aby wygrać na czas. Rankingi wyrażone kolorami obok nazwy gracza stały się dla wielu obsesją, a telewizja zyskała nowy argument do demolizowania internetu, pokazując reportaże o tym, jak to kurnik uzależnia ludzi. Naprawdę? O, tak, artykuł o tym, jak kurnik uzależnia ludzi, a teraz ludzie na TikToku po 10 godzin dziennie. Czuści doprowadzili do tego, że ci bardziej profesjonalni gracze olewali zwykłe rozgrywki i występowali wyłącznie w turniejach, często reprezentując tak myślicie, że doczekamy się czasu, kiedy TikTok dostanie bana? Albo ogólnie, nie wiem, social media jakiegoś takiego bana na zasadzie, że to psuje naszą cywilizację, trzeba to powstrzymać, że ludzie się wkurzą w, wiesz, u góry? Mi się wydaje, że... No bo w Stanach to już miało być, ale zanim w Polsce to się... Ja myślę, że jeszcze z 10 lat muszą się zorientować, że telefony niszczą ludziom łeb i faktycznie coś może się zadziać. Klan, czyli drużyny graczy specjalizujących się w danej grze. Turnieje mające stanowić tą profesjonalną część kurnika okazały się strzałem w dziesiątkę, a szczególną renomą cieszy się Interpido, przyciągające profesjonalnych szachistów z całego świata. Kurnik nie ograniczał się jednak tylko do gry wirtualnej, gdyż w latach 2000 organizowano także wydarzenia pod tytułem Kurnik na żywo. Warto także wspomnieć o twórcy strony, Marku Futerdze, i pierwszy temat, który przychodzi mi do głowy, to jego poglądy polityczne. Zapytacie, a co to ma do kurnika? Otóż całkiem sporo, gdyż admin ewidentnie nie przepada za pisem i w okresie marszu w kodu wstawiał na belce strony grafiki zachęcające do udziału w demonstracji z niezbyt wyszukanymi obelgami w stronę ówczesnego rządu. A jak już wspominałem o stołach, to czy zauważyliście, że mają one dość dziwne nazwy, jakby były zmyślonymi słowami? To także jest powiązane z Futergą, ponieważ pochodzący z Morąga twórca kurnika postanowił ponazywać je nazwami wiosek położonych w pobliżu, więc większość stołów po wyszukaniu w mapach zaprowadzi nas w okolice Warmii. Twórca chciał też kiedyś wystawić swój portal na Allegro, jednak padł on ofiarą bardzo popularnego w danych czasach procederu trollowania licytacji i po cenach idących w setki milionów złotych aukcję zamknięto, a Futerga najpierw narzekał, że kupujący robili sobie jaja, co brzmi zabawnie w kontekście nazwy portalu, a potem zmienił wersję, mówiąc, że był to zaplanowany zabieg marketingowy i nie zamierzał sprzedawać kurnika. Widać jednak... On się pogubił, kolega.
Także swoje internetowe dziecko darzą dużo miłością. Mimo ale nie znałem takiego backstory Kurnika, powiem szczerze. Nie miałem pojęcia, że takie rzeczy się działy. Tych wstawek nie zawalił strony reklamami i nie czuł potrzeby zmieniania jej tylko po to, by dopasować się do ewolucji internetu. Uznał on Kurnik za na tyle duże osiągnięcie, że portal stał się tematem jego pracy magisterskiej. Nie, no dla miłośników programowania może być ona prawdziwym rarytasem, gdyż szczegółowo opisano w niej mechanizmy działania Kurnika. I co jest dość zaskakujące, to mimo wszystkich wspomnianych kontrowersji, mimo ogromnej ilości oszustw, mimo archaicznego wyglądu strony i gier, które raczej nie przyciągają dużo młodzieży, Kurnik nadal dobrze prosperuje i nic nie zapowiada jego zniknięcia z internetu. Poważnie? Ja myślałem, że on jest zamknięty. Ty no, kuźwa jest. Shrek. Wiecie, czemu Shrek jest tak dobry? Jedna prosta rzecz. I do dzisiaj tak jest. On się śmieje po prostu z poprawności politycznej, z Hollywoodu, z wszystkiego tego, co jest standardem. Shrek po prostu jest jedną wielką parodią tego wszystkiego. On ma totalnie w dupie jakiekolwiek zasady i dlatego ludzie to lubią. I tak masz za każdym razem. Zobacz, w grach komputerowych wszyscy jakieś mikrotransakcje, tutaj jakieś coś, tu cię dymają na kasę, tu robią gówniane gry. W pewnym momencie ktoś mówi, po prostu zrobimy dobrą grę i nie będziemy cię dymać na kasę i nagle go kochasz. Shrek był czymś takim wśród bajek i filmów, że nie był taki poprawny politycznie, nie był taki piękny, ale był po prostu prawdziwy. Wprawdzie światowa premiera miała miejsce kilka miesięcy wcześniej, ale my znamy jej polską wersję z 13 lipca. Dubbing z tłumaczeniem Bartosza Wierzbięty jest fenomenalny. Idealnie pasujące głosy postaci i teksty umiejętnie przynoszące żarty amerykańskiej popkulturze na jej polskich dubbing odpowiednich sprawił, dobry. Że polski dubbing Shreka często uznawany jest za jeden z najlepszych na świecie. Chociaż warto wspomnieć, że w pierwotnej wersji film miał mieć inny dubbing, co było słychać na pierwszych reklamach polskiej wersji. Czyli zarobię za królewica, tak? Oj, byłoby źle. Hej! O nie, zabrać stąd tę nieboszczkę! Film inspirowany był książką z 1990, jednak bardzo mocno odbiegał od oryginału, co akurat w tym przypadku wyszło mu na dobre. Jego pierwszy to był Boberek, ale nie pasował do Shreka kompletnie. Animacje były nie mniej niepokojące niż ilustracje z książki. Animacja odniosła gigantyczny sukces dzięki wykreowaniu fabuły tak, aby była ciekawa nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych za pomocą wielu ukrytych żartów. Myślę, że śmiało można uznać, że Shrek otworzył... I to jest w ogóle najlepsze. I to w ogóle często się po prostu pojawia w bajkach. Ludzie się dziwią, czemu takie rzeczy pojawiają się w bajce dla dzieci, na przykład jakieś takie teksty, co wiesz, 15 lat później rozumiesz. Właśnie po to. Dziecko totalnie tego nie zrozumie i nie jest to dla niego szkodliwe, a dorosły przynajmniej będzie miał bekę. Wiesz, prosty humor. Był nowy rozdział w historii animacji, dopasowując ją do grupy odbiorców. Więc jak pójdziesz do kina wieku. Z dzieciakiem uniwersum, dorosły, w którym pojawiają się postacie z klasycznych bajek jak Pinokio, Trzy Świnki albo Księżniczki Disneya, było strzałem w dziesiątkę, bo z jednej strony zaznajmiało dzieci z klasyką literatury, a z drugiej starszym zapewniało dużo dawkę sentymentu. O fabule Shreka nawet nie ma sensu wspominać, bo większość znają na pamięć. O skali jego popularności może świadczyć, że pierwsza część przyciągnęła do kin 1,5 miliona widzów, ale gdy już wieść się rozniosła, to na drugą część sprzedało się prawie 3,5 miliona biletów. Co zapewniło pierwsze miejsce w Polsce pod względem no, najliczniej oglądanych kinowych animacji, a drugie miejsce okupuje także Shrek, tylko się w swojej trzeciej części. Ogółem drugi Shrek najlepszy. Produkcja dorobiła się czterech zawsze części tak oraz mówił. Dwóch telewizyjnych specjalów. Halloweenowego Shrek ma wielkie oczy, bo pada Shrek, to jego scena wzburzyła w 2007 posła PiSu Tadeusza Cymańskiego. Ale o co poszło? O linijkę, którą wypowiedział Shrek czytając bajkę. Co? Mamy w łóżku zdyga, a że ładna taka, nie czekając dłużej, pokazał jej... No i o to rzecz jasno właśnie. Nie niosą do zasobu żadnych konsekwencji poza nowym sezonowym źródłem beki z polityków. A no i jeszcze z kronikarskiego obowiązku to istniała krótkometrażówka Shrek 3D emitowana w minikinach na terenie parków rozrywki DreamWorks. Tak, DreamWorks, bo z jakiegoś powodu wiele osób uważa, że jest to film Pixara, utożsamiając każdą kino... Film Pixara, znaczy Pixar Pixarem, tam niezłe dymy były, ale ogólnie podpinając to pod Disneya, Shrek by nigdy nie wyszedł w Disneyu, nigdy. W animacji. Shrek by był płytkim musicalem, gdyby Disney go robił. Tym studiem. Jednak oczywiście marka Shreka nie ograniczyła się do filmów, obfitując także w gry komputerowe, tysiące gadżetów, często będącymi chińskimi podróbami bez żadnej licencji, kebabem ze Szczecinka, również mającego niewiele wspólnego z pojęciem praw autorskich i najpewniej z tego powodu zamkniętego, spektaklami teatralnymi, które były grane także w Polsce oraz tym, z czego znamy go obecnie najlepiej, czyli z memami. Już sama Pogo. Pierwsza scena, gdy Ogry wychodzi z kibla, stała się bardzo popularnym memem, a co dopiero masa shitpostowych memów na czele ze Shrekiem grającym na saksofonie lub... ratującym dzieci przed obozem w Oświęcimiu. Shrek trochę mi w tym... Żarty żartami, ale przesłuchałem kiedyś 10 godzin Shreksofonu do końca.
W względzie przypomina Kapitana Bombę. Nie jest produkowany już od wielu lat, a pomimo to często jest obiektem memów, scenki cytowane są z pamięci, a popularność jest ogromna mimo upływu lat. Jeśli chodzi o stricte polską popkulturę, to Shreka mogliśmy ujrzeć w kreskówce Walaszka pod tytułem Pod gradobiciem pytań, podczas występu Mariusza Pudzianowskiego w Tańcu z gwiazdami, w kampanii reklamowej. Oglądałem to i na także żywo! Z powodu ciasta nazywanego tego Shrek. Pudziana. W ogóle jeśli chodzi o ciasta, to zawsze denerwowała mnie ta tendencja nazywania ich od popularnych nazw, jak na przykład Snickers, bo gdy już się cieszyłem, że będzie to wyglądało dosłownie jak baton, tylko taki duży, to dostawałem zawodu i miałem tylko... Ty, plus jeden. To jest tak fake advertising ciast. Straszny. Tak samo masz ciasto 3-bit. No, nie zawsze to ma dużo wspólnego z 3-bitem. Myśli, ale to przecież wcale nie jest Snickers. Pamiętam jeszcze, że kiedyś było takie czasopismo ze Shrekiem. Ogólnie była to średniej jakości gazetka dla dzieci, ale jak to często ma miejsce w przypadku takich pozycji, to najważniejszy był w niej dodatek, którym były naklejki. Można je było kupić zarówno z gazetką... Miałem cały album z tymi naklejkami, nie wiem czy nie miałem wszystkich, bo ja miałem obsesję na punkcie zbierania takich rzeczy. ...jak i osobno w kioskowych paczkach, które wówczas były niezwykle popularne, zazwyczaj w formie naklejek z piłkarza. I wiem, że miałem wszystkie naklejki z... bo Panini robiło to, nie? Nie wiem czy Shreka robiło Panini, ale Panini robiło naklejki z autami i z autami miałem wszystkie. Pewno. Jako, że piłka nożna... I miałem kuźwa taki album ze Shreka z takimi medalionami, które w ogóle niektóre były takie świecące w ciemności, inne wkładałeś do lodówki, to zmieniały kolor. Był cały taki zielony w twardej oprawie album na medaliony ze Shreka. I gdzieś mi to się zapodziało. I niezbyt nie wiem, gdzie to mam, to ale miałem większość ze Shrekiem. Oprócz zwyczajnych naklejek były także błyszczące, poruszające się i co najciekawsze, zapachowe, na przykład piernikowe w przypadku naklejki z ciastkiem. A i przypomniałem się, że jeszcze kiedyś do tej gazetki dodawano dokładnie. Takie małe... Dokładnie. Rewelacja to była. Strasznie fajne to było. Jedna z lepszych rzeczy kolekcjonerskich za dzieciaka, jakie można było mieć. Dzięki Claire za Prime. Amulety, które także się kolekcjonowało. Od wielu lat często powracają plotki o powstaniu piątej części Shreka i niby ma mieć premierę w 2025, ale coś wydaje mi się, że premiera albo się obsunie, albo nigdy nie nastąpi. Jakieś parę lat temu wyszedł Shrek Forever, nie? Kuźwa, to pewnie nie było parę lat temu, ale tak mi się wydaje, że to nie wiem, z 5 lat temu było. Mylił i oby piątka nie okazała się ogromnym zawodem jadącym na nostalgii. Czego mogę się obawiać patrząc na vlog Shreka. Tak, Shrek miał swojego vloga w 2014 i filmiki te przyjęły się dość średnio. Sukces Walaszka. Wiele osób... Shrek Forever wskazać... jest z 2010? Ten czas leci, kurczę. Moment dotarcia walaszkowych produkcji do szerokiego grona odbiorców wskazałoby na rok 2004, gdy na 4Fun TV pojawił się blok o nazwie Kartony, zawierający w większości kreskówki autorstwa Bartosza Walaszka. Ja bym jednak umieścił datę jego sukcesu już 3 lata wcześniej, gdy w 2001 jeszcze jako twórca grupy filmowej ZF Skurcz wypuścił pierwszy oparty na scenariuszu pełnometrażowy film pod tytułem Bułgarski... Ciekawostka. Totalnie mnie ominął sukces Walaszka. ...pościg, którego produkcja zajęła według twórców aż 2 lata. Walaszek już wcześniej tworzył z ekipą krótkie, absurdalne filmiki mające swoje grono miłośników, ale to pościg jako pierwszy film Walaszka totalnie dotarł do szerokiej publiki dzięki wygranej na Festiwalu Młodego Kina Ten Bit Forum. A no tak, niektórzy mogą się zastanawiać, Ten czym jest Bit Forum? Ten Bit. Był to pierwszy w Polsce serwis, który można nazwać portalem społecznościowym z prawdziwego zdarzenia, celowany głównie do młodzieży. Więcej o nim wspominałem w Icebergu o starym internecie, więc jak ktoś jest zainteresowany jego szerszą historią, to zapraszam właśnie tam. 50-minutowa produkcja na festiwalu przedstawiona w skróconej 30-minutowej wersji opowiada o dwójce bułgarskich agentów, mających zadanie przechwycić kompromitujące ich kraj materiały filmowe, które według tajnych informacji znajdują się w Warszawie. Jako, że jest to walaszkowy film, to chyba nikogo nie zdziwi, iż nie było to poważne kino akcji, a absurdalna parodia wykorzystująca popularny w tamtych czasach motyw dresiarstwa i rusko-bałkańskich mafii. Niski i tandetny poziom wykonania filmu tylko dopełniał absurdalnej otoczki i pomimo wielu elementów fabuły nie mających większego sensu, bułgarski pościg został doceniony przez młodych. Poczekaj. Mimo wielu elementów fabuły... Ile lat ma metro w Warszawie, skoro oni metrem jechali? ...były nie mających większego sensu, bułgarski pościg został doceniony przez młodych widzów. Po latach na kanale Spinki pojawiła się animacja nawiązująca do postaci z filmu, jednak niestety nie odniosła ona większej popularności. Idąc za sukcesem pościgu, zespół filmowy Skurcz wypuścił w tym samym roku drugi równie kultowy film pod tytułem Sum tzw. Olimpijczyk, do którego Walaszek czasami nawiązuje w swoich nowszych animacjach i nawet zrobił specjalny odcinek Blok Ekipy przenoszący wydarzenia z filmu do uniwersum Od 95 roku funkcjonuje metro w Warszawie? I dalej mają dwie linie. Jest to pokręcony film o przygodach ruskiej mafii z fabułą nie mającą większego ładu i składu, a tytułowym bohaterem jest gigantyczna ryba zamieszkująca lokalną rzekę, która znana jest z pożerania ludzi żywcem. To jak wykonano postać Suma jest uwieńczeniem nietypowego stylu filmów Skurcza. I ta ciekawostka na stronie Filmwebu. Podczas sceny libacji alkoholowej po raz pierwszy w historii kinematografii zastosowano ujęcie kamery z perspektywy ogórka kiszonego. Ponadto znalazłem tę ciekawostkę, że rosyjska mafia oprócz pseudorosyjskiego języka
muzyka posługiwała się do losu. Ciul tam z Batmanem i perspektywą z brzegu samochodu, jak pingwin uciekał, nie? Perspektywa ogóra Kisonego. To jest to. To jest dynamic ze starego podręcznika cinema. Do dla piątoklasistów. Produkcja cinema. Została nawet wydana na kasetach VHS i z racji na, jak się domyślam, małą ilość wyprodukowanych kopii, kaseta stanowi obecnie rzadki artefakt i ciężko określić, ile sztuk zachowało się do dziś. Dalszą część historii już zapewne znacie. Kolejne filmowe produkcje jak Sarnie Żniwo czy Wściekłe Pięści Węża, liczne kreskówki z Kapitanem Bobą na czele, zespół muzyczny Bracia Figo Fagot i jest to tylko część tworów Bartosza Walaszka umilających nam czas aż do dzisiaj. O Jezu, to też było jego? No to kojarzyłem akurat. Poza fanami Walaszka siedzącymi w temacie trochę głębiej, to warto pamiętać o tym, że pierwszego poważnego kopa popularności Otyły Pan dostał już w roku 2001. Jeden z najlepszych systemów operacyjnych, jakie kiedykolwiek powstały. Ale uważam, że wcale nie był najlepszy. Ludzie trochę nostalgii dają się zaślepić. Uważam, że 7 jest naprawdę dobrym systemem. Była. Wspominałem już w temacie o blogach, że kiedyś były one zdecydowanie bardziej barwne i podatne na ingerencję użytkownika i w sumie podobnie jest z systemami operacyjnymi. Windows XP posiadał niezliczoną ilość wszelakich modyfikacji, co dla mnie w wieku tych 10 lat było niesamowite. Proste Windows porównanie... 7, to jeszcze tak dodam, to była taka Vista, tylko zrobiona prawidłowo w końcu. Czy w Windows 11 możesz sobie ustawić kursor w kształcie dinozaura? Jakby przenieść to na grunt umeblowania pokoju, to 11 jest z tymi tandetnymi białymi meblami z Ikei, ścianą pomalowaną także na biało i jeszcze taka tabliczka powinna wisieć na ścianie. A XP to ten pokój z dzieciństwa, pełny pastelowych barw, kolorowych figurek i plakatów z Brawosportu. No mi się Windows XP kojarzy, wiesz, monitor typu pudło, Heroesy trójeczka odpalone i lecisz z tatą na hot seatie. 9.8, XP i Vista. Każdy wygląda zupełnie inaczej, każdy ma jakiś swój charakter. No dobra, może Vista była pełna błędów, które naprawia dopiero 7, ale chodzi mi o sam skok technologiczny pod względem wyglądu. A teraz Windows 8, 10 i 11. No Windows 8.1 już nie był taki zły wcale. Nie był wybitny, ale był na pewno lepszy od 8 standardowej. I pamiętam, że Windows 10 miał być ostatecznym systemem i aktualnie siedzę na Windowsie 11, więc nie wiem, co poszło nie tak. Chyba po prostu chcieli zarobić znowu. Poza detalami każdy wygląda praktycznie tak samo. A czy znacie może tą muzykę? Nie? Przyznam, że sam jej nie znam, bo pochodzi ona z procesu instalacji XP, gdy mało kto miał jeszcze wgrany działający sterownik karty dźwiękowej. Wiele osób grzebiących po systemowych folderach natykali się na nią po raz pierwszy i krążyła opinia, że jest to jakaś ukryta muzyka, jakiś przypadkowy prototyp nigdy nie wykorzystany w systemie. O ile tej muzyki prawie nikt podczas instalacji nie spotkał, tak okienko aktywacji raczej spotkał każdy. To tak. A jako, że piractwo było w tamtych czasach niezwykle popularne, to większość wklepywała słynny kod FCKGW. Jak już Windows się zainstalował, to witał nas prawie pusty pół. Ja nie wiem, czy mój ojciec tak nie miał. Z legendarną tapetą. I pamiętam chyba, że wuja informatyk, znaczy informatyk, Zajawkowicz bardziej taki, pamiętam, że próbował ogrywać napis system Windows aktywuj, żeby wiesz, było w sumie, wszystko chodziło normalnie. W dolnym prawym rogu. W sumie to miejsce dla kosza to taka polska półka pod zlewem, każdy go tam trzyma. Dowiedziałem się także, że... W prawym dolnym? Nie u mnie. Maksymalna pojemność kosza to 10% powierzchni dysku twardego, a potem kosz miałby odmawiać przyjmowania plików, ale sam się nigdy z tym nie spotkałem, bo regularnie... U mnie jest lewy górny komputer, lewy dolny kosz, zawsze. I w prawym górnym gry. Chowałem z niego różne rzeczy. Oprócz tego na pulpicie znajdował się Internet Explorer 6, czyli najpopularniejszy program do pobierania innych przeglądarek, który co dziś wydaje się bardzo dziwne, nie posiadał opcji kart i każdą dodatkową stronę ja trzeba było otworzyć ja w nowym okienku, ale co powodowało tworzenie się drabinki Explorerów w pasku zadań i częste zawieszanie systemu. Jeśli będziemy chcieli bawić się w modyfikacje, to zapomnijmy o robieniu tego na koncie gościa, bo było ono bardzo mocno okrojone z możliwości wpływu użytkownika na system. Z ikoną gościa kojarzy mi się także ikona aktówki. To była jedna z tych... Ty! Ja pamiętam, że tworzyłem aktówkę. Pamiętam, bo byłem ciekawy co to. Na komputerze babci siedziałem i tworzyłem jakieś pierdoły. Funkcji, które bo to chyba tam jakieś hasła były do tego? To było to? Na co dzień, chociażby przy zakładaniu nowego folderu, ale w praktyce prawie nikt tego nie używał. Był to taki folder, który pozwalał synchronizować pracę z dwóch komputerów. Nie, to na nie to, ale było coś, jakiś były jakieś zaszyfrowane też foldery. Ja miałem takie olufoje. Zakładaliśmy tam aktówkę o tej samej nazwie, aktualizowaliśmy ją po połączeniu kablem dwóch komputerów i gotowe. Nie było to zbyt wygodne i lepiej było użyć pendrive'a lub internetu, więc funkcja pochodząca jeszcze z czasów Windowsa 9.5 była w XP-ku przestarzała. Więc... Korzystając z Windowsa 9.5, bo głównie te Windowsy były wgrane w bibliotece szkolnej u mnie, w podstawówce.
sumie po co o niej wspominam? Bo Microsoft ewidentnie zapomniał o istnieniu aktówki i nawet w Windowsie 8 miała ona nadal ikonę z XP, a podczas kopiowania plików ikona folderu, do którego szły pliki z aktówki, była jeszcze starsza. Nikogo to raczej nie zdziwi, że XP to skrót od Experience i da się odkryć pełną nazwę systemu, wybierając odpowiednie ustawienia w wygaszaczu ekranu. Fajne było też istnienie asystenta wyszukiwania, czyli postaci, która pojawiała się podczas wyszukiwania. Ty, pamiętam tego pieska. Domyślnie był to piesek, ale rzecz jasna było dostępnych także kilka innych, jak Merlin czy surfujący kosmita. Przecież to było cudowne, a pamiętajmy, że dało się pobrać z internetu dziesiątki, jeżeli nie setki innych asystentów. Kinitopet. A wiedzieliście, że oprócz klasycznego motywu w trzech kolorach istniał także czwarty, przypominający skórkę Aqua z macOS? Znaleziono go w kodzie źródłowym Windows XP, który wyciekł do internetu w 2020. Był on stosowany do użytku wewnętrznego. Też mieliście za dzieciaka obsesję na punkcie zmieniania ikon na jakieś własne customowe? Ja miałem ikony ze Snoopim. Świadczyć adnotacja w opisie oraz fakt, że wizualizacja jest ewidentnie niedokończona. Teraz bym się zżygał, uwielbiam podstawowe ikony, jakby dla mnie wszystko musi być teraz takie clean, nie wiem, uległym nowoczesności. Nie każdy mógł sobie jednak pozwolić na takie wizualizacje z racji braku pieniędzy na chociażby przeciętny komputer, więc do krajów tak zwanego trzeciego świata trafiła edycja Starter. Była to okrojona wersja XP. O Jezu, to było najgorsza rzecz chyba w tych starych systemach, że jak przenosiłeś okno, to ono się robiło takie przezroczyste z obramówką. Strasznie brzydka ta animacja przenoszenia okien była. Było stosowane do użytku wewnętrznego, o czym może świadczyć adnotacja w opisie, oraz fakt, że wizualizacja jest ewidentnie niedokończona. Nie każdy mógł sobie jednak pozwolić na takie wizualizacje z racji braku pieniędzy na chociażby przeciętny komputer, więc do krajów tak zwanego trzeciego świata trafiła edycja Starter. Była to okrojona wersja XP-ka z mniejszą ilością funkcji i niższymi wymaganiami sprzętowymi, dostosowana tak, by mogła działać na słabych komputerach. Oprócz tego powstał także Windows XP na tablety, ale o nim nie mam akurat zbyt wiele powiedzenia, był to po prostu ten port system. Był tak ciekawa była natomiast do dość niszowa wersja XP pod nazwą Media Center i dołączana była ona tylko do niektórych specjalnie dostosowanych komputerów. W tej wersji można było połączyć komputer z telewizorem, czyniąc z niego monitor z funkcjami multimedialnymi i oprócz takich oczywistych funkcji jak... tak zupełnie serio nie wiedziałem, że XP był aż tak rozbudowany. Nie miałem pojęcia. Oglądanie muzyki czy wideo istniała także w funkcjach na tamte czasy bardzo nowoczesne. Otóż oglądając telewizję można było zatrzymać transmisję albo przywijać ją do tyłu, co dziś jest możliwe w wielu dekoderach, ale jak na 2002, bo wtedy wyszła ta wersja XP, było to rozwiązanie niewątpliwie innowacyjne. Systemem można było sterować za pomocą dedykowanego pilota, a jako ciekawostkę mogę dodać, że ten system posiadał wyróżniające się menu startu znane z edycji tabletowej, a dodatkowo Windows Movie Maker został wzbogacony o kilka nowych funkcji. Warto przyjrzeć się także sam komputerom dedykowanym pod Media Center, gdyż nie zawsze wyglądały jak standardowy PC, a bardziej wyglądał jak jakiś rodzaj odtwarzacza multimedialnego. W Media Center istniało także Centrum Uwagi, czyli usługa, która pozwalała aktywować funkcje sieciowe w telewizorze. Za ich pomocą można było korzystać z VOD, przeglądać dedykowane serwisy informacyjne lub słuchać internetowych stacji radiowych. Status zaginionej ma aplikacja na NES-a, czyli po polsku na Pegasusa, i był to gówniany bootleg udający Windowsa XP. Mogliście się kiedyś spotkać z takimi aplikacjami udającymi starsze Windowsy, ale ten z XP-kiem jest na ten moment zaginiony i jedynym pozostałym po nim śladem jest kilka screenów z nazwijmy to gameplayu. Windows XP mimo, że wchodził w nową epokę, to nadal zawierał w głębi jakieś stare, zakurzone pliki z tymi starymi, przeklętymi ikonami. Usuń Windows, będzie dobrze. Windows Old trzeba usunąć, pamiętaj. Bardziej niepokojącym reliktem dawnych czasów był dla mnie syntezator Microsoft Sam, którego głos brzmiał jak stereotypowy robot ze starego science fiction. Mąka giga. Ciężko określić, na ilu komputerach zainstalowano Windowsa XP, bo oficjalne statystyki idą w setki milionów sprzedanych egzemplarzy, jednak pamiętajmy o kopiach pirackich, których mogło rozejść się znacznie więcej. Kopii pirackich w Polsce było więcej niż Polaków. Taka a więc prawda. Liczba urządzeń z XP-kiem mogła iść tak naprawdę w miliardy. Do dziś można spotkać ten system na starych urządzeniach specjalistycznych, głównie dlatego, że programy obsługujące dane urządzenie często nie posiadają aktualizacji wspierających nowsze systemy. Windows XP to marka, która na zawsze pozostanie w świadomości każdego posiadacza komputera w latach 2000. Ikoną nostalgii dla osób wychowujących się w tamtych czasach, podobnie jak Windows 9.8 niesie falę sentymentu dla starszych. Nie znam nikogo, kto kupił Windowsa do dzisiaj? No to już znasz. Ja nigdy nie skrakowałem Windowsa do siebie samego. I prawdopodobnie za kilka lat z podobną falą nostalgii młodsze osoby wspominać będą Windowsa 7. Bo umówmy się, Vista, która przyszła po XP-ku, raczej nigdy nie wróci do sentymentu, gdyż spotkał ją podobny los. Ale to jest trochę posrane, że ten system kosztuje pół kafla akurat. Co Windowsa 2008, którego omawiałem w poprzednim odcinku. Czyli nieudany system, który na bardzo krótki czas wcisnął się pomiędzy dwa legendarne. Chociaż nie ukrywam, wygląd Vista uwielbiałem to okienko z pogodą, nie wychodziłem z domu, ale i tak je lubiłem. Na bardzo krótki czas wcisnął się pomiędzy dwa legendarne. Chociaż nie ukrywam, wygląd Visty budził we mnie podziw swoją nowoczesnością, ale fatalna opinia o systemie zniechęcała do instalacji. No ale nie, od czego był... Kuźwa, Windows 7 to taki system, o Jezu.
zwykłe, a jakżeby inaczej, mody z wizualizacjami udającymi Vista. O Vista opowiem jednak przy okazji roku... Vista miała jedną zasadniczą wadę. Widzisz tego Windowsa, który ma z lewej strony przerwę pomiędzy bokiem ekranu a tym guzikiem? Właśnie to jest błąd. To jest błąd. Windows 7, Jezu, chciałbym się wrócić, nawet bym mógł się wrócić, bo niezłe jaja akurat a propos. Znalazłem gdzieś w jakiejś starej szafie swojego pierwszego laptopa, którego dostałem, jak miałem chyba 8 lat, także to był 2009 rok. I ten laptop, wiesz, 15 lat i on żyje. On dalej żyje. I ja nie wiem, jakim cudem mogłem grać na tym, bo ta matryca jest taka, że jak popatrzysz z innego kątu niż na wprost, to już nic nie widać, nie?